gdy już jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyglądają oczy naszej postaci i uzyskaliśmy mniej więcej kształt ust, o jaki nam chodziło, możemy zająć się budowaniem nosa. Jest to prawdopodobnie bardziej skomplikowany element niż oczy i usta, jednak jeżeli wykona się go poprawnie, nasza postać naprawdę zacznie wyglądać jak ta na ilustracji. Zróbmy więc miejsce dla dodatkowej geometrii. Uporządkujmy jeszcze punkty, które w jakiś sposób zostały przemieszczone i nie znajdują się tam, gdzie powinny. Widzimy tutaj, jak tworzy się miejsce dla dodatkowej geometrii, którą musimy dodać. Zaznaczając jedną komórkę z naszej geometrii, używamy narzędzia Extrude i tworzymy podstawę dla naszego nosa. Usuwamy wewnętrzną ścianę i porządkujemy punkty, które powstały. Łączymy te punkty wskazane w wideo i używamy narzędzia połączenia. Co prawda tworzy to trójkąt, jednak zajmiemy się nim za chwilkę. Nowo powstałe punkty ułóżmy na krawędzi nosa. Narysujmy nową geometrię, która przetnie nasz trójkąt. I ustawmy ją wzdłuż naszego rysunku. Oczywiście daleko jeszcze temu małemu elementowi do bycia nosem, jednak jest to dopiero podstawa. Gdy już jesteśmy zadowoleni z ustawienia naszych punktów, usuńmy wskazaną krawędź. Tworzy to dosyć niepoprawną figurę, jednak za chwilę będziemy wrysowywać geometrię, aby naprawić zaistniałą sytuację. Od brzegu do brzegu, co stworzyło kolejny czterokątną figurę, oraz od brzegu do brzegu. Usuńmy wewnętrzną linię
i stwórzmy kolejną część geometrii przecinającą nową komórkę przez środek. Dzięki temu elementowi będziemy w stanie zaznaczyć, a później wymodelować dokładnie bok naszego nosa, czyli płatek. Teraz rysujmy kolejny element, który otoczy nowo powstałe komórki geometrii. Nie przejmujmy się małymi trójkątami, które powstają przy brzegach. Za chwilę połączymy te punkty i pozbędziemy się trójkątów. Dokładnie w ten sposób. Wrysujmy teraz kolejną linię i usuńmy jeden z brzegów. To, co w tej chwili wykonujemy, ma za zadanie przekierować kierunek, w którym płynie nasza geometria. Potrzebujemy tego, aby stworzyć poprawny model naszego płatka nosa. Połączmy punkty. Zaznaczmy obydwa i połączmy. W ten sposób, jak możecie zauważyć, powstaje tak zwany inny flow geometrii, czyli płynie ona w ten sposób, w jaki zbudowany będzie płatek nosa. Rysujmy dodatkowy brzeg przechodzący przez środek naszego nosa. Usuńmy niepotrzebne elementy i przesuńmy nasze punkty. Wciąż panuje tutaj dosyć duży bałagan. Jednak krok po kroku będziemy to porządkować i sprawiać, że nos postaci będzie wyglądał coraz bardziej jak ten zaprojektowany na ilustracji. Tak jak widzimy na ilustracji, płatek naszego nosa jest troszeczkę zbyt blisko, dlatego musimy cofnąć go nieco w głąb twarzy. Jednak pamiętając o poprzednio ustalonej zasadzie, musimy trzymać się jednej z ilustracji, przodu bądź profilu. Dodajmy kolejną linię geometrii przechodzącą przez środek stworzonego przez nas nosa. Na chwilkę zostawmy ją niedokończoną. Wrócimy do niej za moment.
tak jak widzimy, ilustracja z przodu pokazuje, że płatek naszego nosa jest już w dobrym miejscu, jednak od profilu wydaje się, że nadal jest on troszeczkę zbyt blisko czubka nosa. Musimy więc zadecydować, z którą ilustracją podążamy i trzymać się jej od początku do końca. Oczywiście ufać także zmysłom wizualnym, jeżeli coś nie wygląda poprawnie, a ilustracja mówi nam, że to powinno już zostać w tym miejscu, nie bójmy się nie słuchać rysunku 2D i po prostu robić tak, aby działało w trójwymiarze. Dodajmy kolejne linie geometrii przechodzące od spodu nosa. Niedługo w tym miejscu formować będziemy nozdrza. W następnej części kontynuować będziemy pracę nad nosem, czyszczenie geometrii, pozbywanie się trójkątów i dalsze formowanie nosa postaci.